Wow. 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 A ty co tam tajnie, kurde? Co ty odwalasz, gościu? Ogólnie z tego co pamiętam, z takich ciekawostek, albo takich mini ciekawostek, ta tutaj sekwencja, która jest mega rdzowo-zielona, jakoś tak mogę, jeżeli jest takie określenie, po prostu taka zielona sekcja, jak widzicie tutaj te wszystkie obiekty są koloru zielonego, to w becie, a raczej w alfie tej gierki, one były koloru niebieskiego, co jest dosyć ciekawe. Takie w sensie mocny niebieski tutaj był. I z tego co dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o Nitro Fuelda z kolei, to tutaj jest taka ciekawostka, że gdzieś w tej sekwencji, a raczej nie, to było w tej sekwencji po tym tunelu z boostem, jest easter egg z Mecha Bandicootem z Crasha to Insanity, co jest dosyć ciekawe. Więc myślę, że warto, żebyście o tym też wiedzieli. Kurde, znowu nadziałem się na swoją bombę. A raczej nie na swoją bombę, tylko na swoją miksturę. Co za życie okrutne. Ale mi cholernie strasznie poszło drugie okrążenie. Nienawidzę dosłownie tego okrążenia numer 2. Przeklinam cię, okrążenie numer 2 po wszechczasy. Po wszechczasy, a nie po wszechczasy. Pyk, 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 pyk. Dawaj, dawaj, Polar, wierzę w ciebie. Jesteś najlepszym tutaj zawodnikiem, lepszym od Crasha, Coco, a szczególnie tajniego Tigera, którym kiedyś grałem. Oh man. Dobra, udało się. Minuta i 74 sekundy to jest okrążenie numer 3 i całościowo mamy 2 minuty 58 sekund i 54 sekundy. A największy power boost to chyba było 60 ile albo 50 ileś. Już nie pamiętam, kurde, nie zwróciłem uwagi, co jest najgorsze. Dobra, skipujemy. I teraz sobie spadniemy do Cortex Castle. Jak widzicie zresztą teraz. Bardzo szybkie przejście, nie trzeba było zjeżdżać w dół. Ale Cortex Castle w Japonii nazywa się Castle of Spiders. I słowo spiders lub po prostu pająki na polskie jest nie bez powodu. Zaraz zobaczycie dlaczego. Tak, ja lubię sobie to tak tłumaczyć dla osób, które mogą nie kumać, dlaczego jest tutaj Castle of Spiders. Otóż z tego powodu. Pająki tutaj się pojawiają z Crasha jedyneczki. Te takie, wiecie, balonowe pająki. One w sumie też troszeczkę przypominają te pająki z Jacka i Daxtera. Chociaż nie z Jacka i Daxtera, one są bardziej takie balonowe. Masakra. Muszę na nowo ograć Jacka i Daxtera na kanał, koniecznie. Dobra. My skupmy się teraz na wyścigu i mamy tutaj po raz pierwszy Aku-Aku, którego sobie z chęcią zaraz użyjemy. Ale nie bez powodu biorę 10 upasów, ponieważ wtedy on ma dłuższe zastosowanie, tak więc... Pyk, pyk. No i proszę bardzo, i taki oto sposób, 55 sekund, mam ukończone pierwsze okrążenie. Jeśli chodzi natomiast o ciekawostki, to tutaj jedyną ciekawostką jest taką, że... W Nitro Fueldzie Vicarious... Nie, tfu. Nie, nie, to nie było Vicarious Visions, tylko Binox. Oraz Activision dodali tutaj pewną ciekawą rzecz, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale oba te studia w trakcie kiedy pracują nad Nitro Fueldem, to dodają bardzo takie fajne smaczki, jakieś tutaj takie, wiecie, załatanie dziur, bo jak widzicie, w normalnym, oryginalnym Crashu Team Racing są czasami sfery, które są bardzo puste. W sensie tak, na tyle puste, że ojejku, ale tutaj jest pusto, nie? No i co jest dosyć ciekawe, to to, że
w Nitro Fuel, gdzie te wszystkie luki zostały załatane. Po prostu są pododawane rzeczy, które potrafią przykuć uwagę odbiorcy. Jak na przykład asystenci doktora Neocortex, którzy są uwięzieni w tym poziomie w klatkach, bo to też się wydarzyło. I nie, to nie jest żaden spoiler, ponieważ wstawiłem filmik na mój kanał, więc jeżeli oglądałeś lub oglądałaś ten filmik, to doskonale już wiesz, że to jest dawno wtedy zespoilerowane. No ale podoba mi się to, że oni łatają tak zwaną lukę, nie? Że po prostu coś, co jest puste, coś, co się przynajmniej nawet wydaje, że jest puste, jest teraz tak jakby wypełnione. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, bo naprawdę, że tak powiem, załatanie takiej luki to jest dla niektórych studii lada wyczyn. Dla nich to jest bezproblemowe. No i Crash sobie oberwał, bo pewnie w moje nitro wjechał. I myk, 50 power boostów i taki mamy oto total. I ukończyliśmy poziom w 2 minuty 41 sekund i 95 setnych sekundy. Ładny wynik, bardzo ładny. Ja uważam, że bardzo piękny. Jest dużo słowa bardzo powtórzyłem. Ale wiecie, musiałem to jakoś podkreślić, że to jest bardzo. Jeszcze tylko 2 trofki i mamy cały nasz side quest ze zbierania trofek zaliczony. A co my mamy tutaj za poziom? To jest Hot Air Skyway. Wjeżdżamy tutaj bezproblemowo i w Japonii Hot Air Skyway nazywa się Patched Skyway. No, ciekawa nazwa, Patched Skyway, nie powiem, że nie. No i co, jest to trasa, która należy do Pinstripe'a Potoru, albo Pinstripelli Potoru, jakbyśmy tutaj mieli skomentować naszego Pinstripusia Potorusia. Czyli inaczej bossa z Crasha jedynki, który po raz pierwszy pojawił się zresztą w Crashu jedynce. I potem pojawił się w tej gierce i Pinstripe potem miał takie swoje różne pojawienia się, bo w The Wrath of Cortex się nie pojawił, w XS-ie się też nie pojawił, w Entranced również się nie pojawił. Kurde, a gdzie on się jeszcze pojawił? W Twisanity się pojawił i w Boom Bang się pojawił, to jest na pewno. W sumie Pinstripe to tak dużo się w serii nie udzielał, na dobrą sprawę. No, nie powiem, że nie, ale Pinstripe się kurde jakoś szczególnie w serii nie udzielał. Nie jest on jakąś taką postacią, która jest bardzo często używana w serii. No i to jest trasa, która między innymi troszeczkę spowodowała, że trochę nienawidziłem Cetera pod pewnym względem. Dosłownie ta trasa spowodowała u mnie taką złość, taki rage, takie zniechęcenie, takie zrezygnowanie, że wy byście nie chcieli przechodzić przez takie uczucie. Naprawdę, wy byście nie chcieli. Uwierzcie mi, nawet najgorszemu wrogowi temu nie życzę. Nawet najgorszemu wrogowi. Swoją drogą pokażę wam pewien skróty. O ile nie oglądaliście Let's Play'a na Crow Zaibatsu, proszę bardzo, pyk. Kurde, Jezus Maria, co to było? Tak się nie bawię, Koko. Ej, co? Co to było? Ej, ale to wredne było. Dobra, macie za karę, kurde. Warp poda puszczam. No, to nie jest warp pod, tylko orb. Ale tak, taki to jest skrót fajny. Ja na szczęście od tego nie oberwę. Co? Co to było? Wy to widzieliście? Ja pierdolę! Co to było? Ej, tego ja się nie spodziewałem, ja tego nie chciałem robić. Co to miało być? Wymagam tutaj ten wyjaśnień. Dobra, teraz robimy moc AK Pinstripe, czyli puszczamy bombę w tył. Nikt nie oberwał? Kurde. Słabi jesteście. A to dlaczego wybuchło, skoro ja skakałem? Może w nieodpowiednim momencie skoczyłem. Tak też mogło być. Ale tak, tej trasy jeszcze nienawidziłem, jak jechałem z Pinstripe'em. Coś, o czym pewnie wam i tak wspominałem, ale tak, nienawidziłem jej bardzo. A, no jak słyszycie,
Muzyka Aku-Aku również jest przyspieszona, jak mamy trzecie okrążenie, co jest też bardzo fajnym aspektem. W ogóle Crash Team Racing, Diddy Kong Racing to są gry, które dosłownie miażdżą Mario Karta i jego chore zasady, dosłownie. Ja uważam, że Mario Kart to jest bardzo słaba seria. 83 boosty, total boostów i ukończyliśmy poziom w 3 minuty 20 sekund i 58 setnych sekundy. Oh yeah, man. No, bardzo szybko nam dzisiaj idzie. Myślę, że tak jeszcze z pół godzinki, 20 minut i mamy kolejną sesję zakończoną, a wy będziecie mieli przynajmniej odcinki, bo jak wiecie, robię teraz system, że 2 odcinki dziennie, rano i wieczorem dostajecie. Tak więc będziecie mieli dostatek odcinków. Oj, będziecie mieli wielki dostatek. Dobra. No i jedyna i ostatnia zarazem plansza, jeżeli chodzi o challenge z trofkami, znajduje się tutaj, która jest teraz dla nas odblokowana. A jest to trasa Oxide Station, czyli trasa należąca do naszego Nitrusa Oxida. W Japonii nazywa się ona No Gravity Station, co jest oczywiście jak najbardziej zgodne z prawdą, ponieważ Oxide Station charakteryzuje się tym, że jest to pierwsza trasa, gdzie nie ma w ogóle grawitacji. Po prostu jedyna grawitacja, jaka jest, to tutaj po tej oto drodze. A reszta zobaczycie, co się będzie działo. Swoją drogą, soundtrack z Oxide Station jest po prostu nieziemski. Uwielbiam go, to jest tak, jak zresztą wam mówiłem w dzisiejszej sesji, a raczej w dzisiejszych odcinkach, że kurde, po prostu uwielbiam Oxide Station pod względem soundtrackowym. I teraz wam coś pokażę, skrót, który spowoduje, że zgubimy sobie tutaj komputera. Umiecie tak? I nie, to nie jest w żadnym wypadku cheat, to jest po prostu skrót, który można jak najbardziej wykorzystać, ponieważ Naughty Dog tutaj nie załatało luki i podejrzewam, że ten skrót trzeba będzie użyć, żeby zdobyć jakąś trofkę w Nitro Fieldzie. Jestem tego wręcz pewien, że tak będzie. Ale ten Polar jest słodki. No, a jeżeli chodzi o tą trasę, tak samo w sobie tą trasę, czy ja miałem w ogóle z nią problem? Nie, za dzieciaka, uwierzcie mi, że to była o dziwo jedna z prostszych tras, jeżeli chodzi o ostatni świat. Ej, nie trafiłem, myślałem, że trafię. W dziurę nie trafiłem, najgorzej. Jak ja zostanę ojcem kiedyś? O nie, dobra, nie. O nie, najgorzej, co ja za żart tutaj. Dobra, okej. Kontynuujmy dalej z grą. Nie, matko boska. Wybaczcie, że ja nic nie mówię, ale po prostu muzyka, która leci aktualnie, po prostu powoduje, że siedzę cicho, nie? Ona jest taka przepiękna, że wow, dosłownie w-a-w. Dobra, i co? Zaraz sobie też skrócimy trasę, bo oni tutaj nas powoli doganiają. No dobra, może jeszcze im tak dużo nie zostało, żeby mnie dogonić, ale powiedzmy, że zrobimy coś takiego. Woo! Patrzcie, jak jesteśmy daleko, kurde. Oni już nie mają szans nas dogonić, to już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Ale graficznie jak na konsolę PlayStation 1 to też to pięknie wygląda. W ogóle podejrzewam, że jeżeli chodzi o ten Insanity Beach, bo to jest coś, o czym wam nie wiem, czy wspominałem, ale generalnie, jak wiecie, Insanity Beach jest położone na plaży, jak sama nazwa zresztą wskazuje. I tam jest taka woda przy portalu albo przy warp podzie z Crash Cove.
I mam wrażenie, że to jest powtórka z rozrywki, co zrobiło Naughty Dog z Crashem 3, czyli między innymi skakowali oni PlayStation, by zobaczyć, jak woda będzie oddziaływała na PSX-a. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak chcecie, napiszcie w komentarzach, czy mam rację, czy nie. Za ten czas omijamy cutscenkę, a w zasadzie ona się już kończy, więc posłuchajmy, co ma ciekawego do powiedzenia nasz Pinstripe po toru. Może będzie rozgadany. Nanda? お前も地球代表として N オキサイドに挑戦するつもりなのか？ふん、ここまで来れたのだから、まあ下手ではないんだろうがな。まずは、俺と勝負と行こうじゃないか？とりあえず、お手並み拝見というわけさ。本当の速さがどういうものか、教えてあげるよ。No! Jest on rozgadany, ale nie powiem, że nie. Jest to trochę dziwne, że on w tej wersji się nie śmieje w ogóle. To jest taka kolejna różnica pomiędzy normalną wersją CTR-a a japońską, że w normalnej on się tam śmieje pod koniec, a tutaj to on tylko coś tam gada do siebie. No ale trudno się mówi. Jedziemy w wyścig z Pinstripe'em w Hot Air Skyway. Dobra, 3, 2, 1, go! Lecimy z koksem. No i mocą, którą charakteryzuje się Pinstripe, to jest wypuszczenie bomb w tył, coś co wam niejednokrotnie pokazywałem. I on, jak widzicie, jest nieziemsko szybki, po prostu trzeba go jak najszybciej zdjąć. Ja polecam wykorzystać ten skrót, który wykorzystywałem w trasie z Hot Air Skyway, jak robiliśmy Trophy Challenge. I ja to tak jak najbardziej zrobię. Wykorzystam to tylko dlatego, ponieważ on jest nieziemsko szybki, a tak to trochę pozwoli mi wyjść na prowadzenie, bo mam wrażenie, że w ogóle w japońskiej wersji on jest jeszcze szybszy niż normalnej. Ale mówię, za dzieciaka on był dosłownie moim koszmarem. To był koszmar dzieciństwa. Tak, Pinstripe był moim koszmarem dzieciństwa. Nie żaden Oxide. Pinstripe był koszmarem. Oxide to jest chamskim cheaterem i więc zaraz się dowiecie dlaczego, bo zaraz po konfrontacji z Pinstripe'em będziemy jechali z Oxide'em. Bo idąc tokiem myślenia i robienia 100%, z Oxide'em trzeba się zmierzyć dwa razy. Bo macie jedno zakończenie i drugie zakończenie. To 100% i nie 100%. Na początku będzie to nie 100%, a potem będzie 100%. Dobra, wyszedłem mocno na prowadzenie, więc on teraz nie ma już szans mnie nawet dogonić, chyba że się zatrzymam. Coś co jest bardzo nieodpowiedzialnym i nierozważnym, że tak powiem. Coś co jest nieodpowiedzialną i nierozważną opcją, chciałem to powiedzieć. I muzyczka się rozkręca. Ale jestem dumny z Polara. Polar sobie daje radę. Bezproblemowo. Jak on się tam śmieje, kurde, XD. Ale już Pinstripe jest po tobie, nie masz w ogóle nawet szans na wygraną. Poddaj się jak najbardziej, ponieważ ty już nie masz szans na wygraną. No i ukończyliśmy poziom 2 minuty 49 sekund i 72 setne sekundy. Ale wręczenie klucza będzie w zupełnie innym miejscu niż to, gdzie byliśmy wcześniej. Naprawdę, spójrzcie na to. Jesteśmy w Gemstone Wally. I nie bez powodu jesteśmy w Gemstone Wally. Uwierzcie mi, nie bez powodu. Omotta yorimo yaru na.
だが俺に勝てたぐらいで喜んでるようじゃダメだ。もし N オキサイドと勝負するのならもっと腕を磨いておくんだ。ほら鍵は渡すよ。へえ、とりあえずカップを全部持っている以上お前がこの地球の代表というわけだ。待たせやがって。まあいい、さあ待ちに待った対決の時だ。ブーン。もしお前が勝てば約束通りこの星のことは放っておいてやる。おとなしく立ち去りよ。しかしブーン。もし俺様が勝ったならそのカッパ全部いただくからな。あ、そうそう、この星もだ。地面も真っ平らに舗装して車磨き奴隷付きの俺様の月極、あ、違った、月決め駐車場にしてやるのだ。ブエンブエン。さ、準備はいいか。Dzięki Bogu, że w normalnej wersji Team Racing, w tej amerykańsko-europejskiej, nie ma tak długiego monologu Oxide'a. Nawet nie wiem, co on tutaj tłumaczył, szczerze. Pewnie robił to samo, co w wersji zwykłej, europejsko-amerykańskiej, z tą różnicą, że musiał tam coś od siebie powiedzieć. Lecimy na N Oxide Challenge, moi drodzy. Bez zbędnego przedłużenia wjeżdżamy tam, żeby stoczyć z nim bitwę i zobaczyć pierwsze złe zakończenie, ponieważ mamy dwa zakończenia, nie stuprocentowe i stuprocentowe. W obecnym czasie zobaczymy nie stuprocentowe. Kto wie, może od następnej sesji już zobaczymy stuprocentowe, kto wie. Ja nie wiem. I widzicie, nie bez powodu mówię, że on jest cheaterem, ponieważ on fal startuje. Dosłownie przy trzeciej lampce on już jedzie z koksem. No ale dobra. Specyfikacją Oxide'a jest to, że on na dobrą sprawę ma wszystkie mocy bossów. O, i oberwał. Dostał mocą Pinstripe'a. Tak, on ma moc i Pinstripe'a, i Reaperu, i Komodo Joe, i Papu. Więc serio. Jedyny sposób, żeby go pokonać, no dobra, może nie jedyny, ale najbardziej sensowniejszy, to ja będę raczej używał tego skrótu, ponieważ wtedy wyjdę mocno na prowadzenie. Albo po raz pierwszy zrestartuję wyścig, bo się nie udało. A tak to niepotrzebnie się zatrzymałem. Tak, i jak widzicie, on ma na tyle ciężki pojazd, że jak oberwie, to się kręci. A jak TNT też na niego wleci, to wybucha od razu. Taka ciekawostka. Taka mini ciekawostka zresztą. No co jest grane? Czemu nie mogę tu wjechać? Wcześniej mogłem, teraz... Ja pierniczę, no teraz to się spowolniłem, dobra. Poczekajmy, aż burza minie. Burza mózgów. Teraz się udało, ale on niestety mnie dogonił, więc będę musiał go zdjąć na drugim okrążeniu. Ja mam na to nawet sposób. Dobra, mam nadzieję, że w nitro wjedzie. Wjechał, dobra, wjechał. To go spowolni, przy okazji buteleczka też go spowolni. Dobra, spowolniło go to. Wow, dobra, udało się. Udało się, udało się. Jedziemy z koksem. Pokażę ci zaraz Oxide środkowego palca i pójdziesz spać, że tak powiem, ze złości. Ale mamy teraz spory dystans, bo on, zobaczcie, jak jest daleko. No może aż tak niedaleko nie, ale myślę, że dosyć spory dystans pokonaliśmy, jeżeli chodzi o niego.
Z tego co pamiętam w Time Trialach, nie w Relic Race'ach, ale w Time Trialach duch Oxide'a, bo jest taki duch Oxide'a, praktycznie on jedzie przez całą trasę jak Oxide, więc on nawet skrótów nie używa, z tego co pamiętam. Ale dobra, czas na finałowy ten skrót. Dobra, udało się. Bezproblemowo. Dobra, Oxy, tam pal wrotę, ty już nie wygrasz tego wyścigu. Pogódź się z porażką. A nie tutaj strugasz świra jakiegoś. Świra paletę, jakby to by powiedział kuzyn. Hu, 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 hu. Dobra, mamy to. 3 minuty 900 sekund i 88 setnych sekundy i total boostów 52. Mamy to, mamy to. Pokonaliśmy Oxide'a i będziemy mogli zaraz obejrzeć pierwszą cutscenkę. W sensie złe zakończenie. I tak oto wygląda poza przegranego Oxide'a, czyli po prostu Oxide ze złości uderza swoimi syrami o podium. No niestety Oxide, przegrałeś, no pogódź się z tym. No i czas obejrzeć sobie cutscenkę. この俺様が負けるなんて今まで無敗を誇っていたこの俺様ちゃんがこのままで家に帰っても笑いもんだまあいいとりあえず約束通り、この水ばっかりの青くて小さな星はこのまま放っておくよ。しかし、まだお前は俺様の立てたタイムレコードを全て破ったわけではないのだ。つまり、宇宙最速の称号は未だに俺様のものなのだ。この星を本当に救いたければ、すべてのタイムアタックのトロフィーを集め、俺様ともう一度勝負するのだ。まだすべてが終わったわけではない。また会おう。No i dobra, mieliśmy tutaj cutscenkę od Oxide'a. Pozwólcie, że sobie ten ending przewiniemy, ponieważ jest to praktycznie identyczne zakończenie, tylko że ja wam to pokażę w momencie, kiedy będziemy mieli 101%. Bo tam jest więcej tekstu, a tutaj byłoby tylko pokaz postaci i tak czy siak byśmy tutaj zostali wyrzuceni. No i cóż. Cóż ja wam mogę powiedzieć, moi drodzy. 52 minuty na liczniku, myślę, że to jest dobry czas. I myślę, że w tym momencie możemy sobie tutaj tą oto sesję zakończyć nagraniową. Mam nadzieję, że ogólnie wam się podoba i w sposób ciekawy i informatywny prowadzę również tę serię. No i co, mamy 38% na liczniku. I od następnego odcinka, raczej od następnej sesji, prawdopodobnie na początku zabierzemy się za purpurowe CBR-y, potem za zwykłe, a później może jeszcze w tej samej sesji zrobimy kapy i od następnej, czyli od ostatniej, sorki, musiałem się tutaj tak bardziej ten, poprawić plecy, że tak powiem, bo plecy troszeczkę mi siadają, nie powiem, że nie. Od następnej, czyli od czwartej sesji już skończymy gierkę, ponieważ będziemy mieli tylko relikty do zrobienia. Tak więc, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z filmami oraz livestreamami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii, czy w sposób ciekawy ją prowadzę i jakie masz wspomnienia z Crashem Team Racing, jeżeli jeszcze nie oglądałeś pierwszych odcinków. My się widzimy w kolejnych odcinkach z Crasha Team Racing po japońsku i nie tylko. I na razie, trzymajcie się i cześć!